Hello. Cześć czat. Cześć czat, jak się wszyscy mają w ten piękny wtorkowy poranek. Cześć czat. Pierwsze spostrzeżenie moje jest takie, że Blasphemous 2 nie ma żadnej muzyki w menusach. Coś dziwne, bo ma masę muzyki, bardzo fajnej muzyki zresztą w czasie gry. To jest dziwne. Dlaczego bez cosplaya? Musiałbym być cały w krwi, to by nie przeszło na Twitchu. A drugie spostrzeżenie trochę większe jest takie, że green screen ma problemy z wycinaniem czerwonych rzeczy. Widać taką idealną zieloną obwódkę na mnie. Jestem idealnie owinięty zieloną poświatą. Przepraszam się za... Ale ubrałem się cały na czerwono. Cosplayuję krew. Będzie dużo... dużej ilości krwi naraz będą dzisiaj. Jak się wpisuje w Twitcha grę, którą się streamuje, to chyba pierwszy raz zobaczyłem, że Twitch dał prompt, że czy jestem, czy wiem, że ta gra jest dla widza dorosłego. Dobrze wygląda. O, Kowal. Gdzie Kowal to jest kochany chłopak? Nie ma drugiego takiego jak Kowal. Takiego jak Kowal szukać ze świecą? Tak się mówi? Teraz się pewnie z latarką. Albo z telefonem. Zamknij mordę, Tartak. Schudłem. Miało miejsce schudnięcie. Cześć, Generski. A trzecie spostrzeżenie jest takie, że... wakacje się kończą. Koniec babci sranka. Do szkółki. Na najróżniejsze poprawki. I tak dalej, a tym samym koniec wakacji oznacza, że wracamy z formogatką. Wracamy z podcastem po długiej przerwie i wracamy jak zwykle z odcinkiem live. W sobotę o godzinie 14 będziecie mogli tutaj na Twitchu zobaczyć nas na żywo, będziemy nagrywać odcinek na żywo, będziemy robić wspominki, będziemy czytać od was maile, będziemy między sobą gadać, będzie fajnie, będzie przyjemnie i pewnie to, co was najbardziej interesuje, to będzie można użyć komendy wykrzyknik day, ponieważ mamy kilka rzeczy dla was do rozdania dzięki uprzejmości osób, o których będziemy mówić w sobotę. Jeszcze nie działa tej. Dopiero w sobotę. To perzasty. Czy przeczytać mojego maila? Twój mail chyba wpadł do katalogu spam, który Mike zmienił nazwę na okręt podwodny, czy coś takiego. Cześć Meduza. Także takie fajne wszystkie rzeczy, jak widzicie, będą się działy w sobotę o godzinie 14. Dzisiaj jest za to wtorek, 18. Gramy sobie w Bluźnierce 2. A z kolei w czwartek pogramy pełnym składem w Trine. Także ktoś z nas będzie musiał wybrać sobie postać z Trine, jej się trzymać i będziemy próbować przechodzić Trine 5 w trójkę. Tak wygląda nasza rozpiska. Czy będzie kalendarz? Kalendarz, mój drogi, jest na koniec roku, a nie na live'owy, urodzinowy odcinek. Okej, to słuchawki naładuję, żeby z wami grać w pełnym składzie, w trzy osoby. Nie zapominaj, Bunkier, że teraz nie ma już koopów czteroosobowych, są tylko trzyosobowe. Także z jailem.pl możecie sobie popłakać, nie ma już... Ale w Trine jest na czterech. Ale jest oszukany Jail. Bo jak chcesz grać w czterech w Trine, to wtedy każdy może sobie grać jaką postacią chce. Może biegać czterech czarodziei. A nie tak chcemy grać. Jail. Także tak. Czy jeszcze mam wam coś do powiedzenia? Czy macie jakieś pytania, zanim zaczniemy opływać w galony, w litry, hektolitry krwi. Solfiego weźmiemy. Gdzie weźmiecie Solfiego? Gdzie można wziąć Solfiego? Się pytam.
Także tak. Wykrzyknik dibz również nie działa. Nie można dibznąć nagród. Czy możemy przełożyć czwartkowy stream na piątek? Będzie ciężko, ale możemy piątek na czwartek przełożyć i wtedy wszystko będzie ok. Kiedy koop z Baldura? Nigdy. Nigdy. Never. Never ever. Do naszej gry z Jayem, czyli Solfi, Bunkier i Jail, tak? To jest drugi team do Trine. Kto będzie magiem robiłem, a kto ładną łotrzycą? Nie wiem. O tym już będziemy grać w papier, nóż, nożyczki, ziemia, czy tam było? Co tam było w tej grze jeszcze? Czy będzie recenzja Baldura w następnym odcinku? Ten sobotni, live'owy, nie będzie recenzji gier, nie będzie newsów, nie będzie recenzji. Także dopiero po tym, ten sobotni jest 310, czyli 311. 311 będzie Balbur. Balbur. Jaszczurka jeszcze była, ale tą, jak chcesz tą wersję z jaszczurką, to tam jeszcze był ninja. Ninja, jaszczurka, samuraj, tam jeszcze było kilka innych osób. Czy będzie urodzinowe 20 pytań? No to Quarku już musisz w sobotę przyjść zobaczyć. Nie mogę wszystkiego wam... Nie mogę wam... Spok! Tak, tam był Spok, Ninja... Jezus, to była skomplikowana gra. Cyberpirat. W Magii w Mieczu w którymś... W Nowej Fantastyce były chyba karty do... Nie, to chyba było w tym dodatku, w kosmosie chyba był cyberpirat, postać do magii miecza, do talizmana. Nam możesz powiedzieć, nie wygadam. Wy pierwsi wygadacie. Ja już was znam. Zaraz będzie na jakimś plotku czy innym tam TMZ polskim, że będzie 20 pytań w sobotę o 14 live na Twitchu naszym. Także ode mnie się nie dowiecie. Dobrze, pograjmy coś, bo szkoda światła. Szkoda światła. Szkoda prądu? Szkoda światła? Także ja się zrobię tutaj odrobinę siup. Siuparup. Jestem? Jestem. Dobrze. Możemy zacząć naszą pielgrzymkę. Wstawaj, szkoda dnia. Z tego co pamiętam, nie ma w ogóle języka polskiego. Pamiętam, że był Spanish i English, ponieważ studio, które robi tę grę, jest Spanish. Pilgrimage. Weźmiemy sobie. Nie mogę jedynki zmęczyć. Jest tak koślawa. Właśnie nie, ta gra nie jest koślawa, ale ta gra jest niesamowicie wymagająca. To nie jest w kij pierdział gra. I jeżeli macie jakieś oczekiwania, że dwójka będzie odrobinę prostsza, ponieważ ludzie narzekali na trudność, nope. Nope. Ona może na początku się wydawać, że jest prosta, ale dość szybko rośnie w niej poziom trudności. Czy jak leci samolot za oknem, mimo otwarte okno, to wy to słyszycie? Czy ja muszę zamknąć okno? Jest tak fajna pogoda, że... Gdzie licznik? Witam. No nie, jakbyśmy robili jakąś serię czy coś, to można by, a tak to. Czy będziemy ogrywali DLC do Factorio z Questem? No nie wiem, tą grę mam tak rozpiekaną z Questem. Nie wiem, czy jest sens w ogóle wracać. Cześć, Misza. Trudność tam spoko, ale ja skaczę na drabinkę, a typ atakuje powietrze, jest koślawa. O. Serio, musisz pograć w trochę więcej tego typu gier, żeby zobaczyć, że Blasphemous jest całkiem dobrze działającą grą. Ostatnio wyszedł Jail, mi przypomni nazwę. Beta czegoś bardzo podobnego do Blasphemous ostatnio wyszło. The Last Light, jak to się nazywało? Wyszła beta tego. I tam to było koślawe. Tam to było czuć, że jest odrobinę koślawawe. Last Faith.
Last Faith, tak. Jest na Steamie beta do ogrania The Last Faith. Bardzo, bardzo podobne gry do siebie. I tamte, jak pograsz, to zrozumiesz, jak dobrze działającą grą jest. Dobrze zrobiona jest Dead Cells. Dead Cells jest odrobinę trochę inną grą. Jednak. Ale tak, Dead Cells to jest wiadomo, nie? Topka tych gier. Ktoś, kto wymyślił całą tą religię, wiadomo, że to jest mutant tam religii chrześcijańskiej, katolickiej, ale te obrał to wszystko w tą krew i bycie martyrem i że zadawanie sobie obrażeń to jest jakby bycie bliżej bogów z chorym człowiekiem. To chciałem powiedzieć. Y mamy leczonko, mamy dwie flaszki. Śmieszne, możemy chodzić na dipadzie, ale możemy chodzić też na gałce. Na początku gra już od razu mówi, że możemy sobie wybrać broń. Możemy wybrać na przykład miecz, który jest mieczopiłą. Są najróżniejsze. Są kucane ataki, są trzymane, ale ten akurat miecz takich nie posiada. Mamy trochę bardziej deksową broń, szybszą, na bliższą odległość. I mamy na sam koniec coś, co ja lubię najbardziej, co nie powinno was chyba dziwić. Dużą, wielką bułę do miodu. Jak się nazywa ta taka łyga do miodu? Ma jakąś taką nazwę polską. Łygę do miodu można ładować. To jest one shot. Łygą można bić i ma zasięg 1 kilometra. Łygą można kucnąć, kręcić w miejscu. I jak się puści, to robi cios do przodu. Żadna inna broń tego nie potrafi, więc nie bardzo wiem, dlaczego ktoś by chciał wybrać coś z tego. Więc wybierzemy sobie gałę hałabałę. Gała miodziała. Hełm można zmienić, do końca mamy ten szpiczasty. Do końca mamy ten szpiczasty, bo to jest chyba bardzo ważne dla lore, wiesz? Wszyscy ci martyrzy mają ten hełm. Także hełm zostaje, chyba że gdzieś, wiesz, Grzybosław, 30 godzin w grze nagle się okazuje, że możemy zmieniać ciuchy, ale nigdzie w menusach nie ma slotu dla stroi, więc strzelam, że nie. Tup, 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 tup. Tup. Repose of the Silent One. Hop. Mamy rolkę, unik i slide na RT, do czego się trzeba trochę przyzwyczaić, nie jest na B. Mortyrzy, jak jest po polsku mortyr? Męczennik? Męczennicy, tak? Męczennicy. Ja się muszę się z powrotem przestawiać na język polski. Trzeba zwrócić to do języka ojczystego. I myślicie, że gra da jakiś większy tutorial? Nope. Boss. Ponieważ powody. A! To mnie jeszcze trafiło. Come on. Hops. No, co zrobisz? Tak każe obyczaj. To jest tak każe obyczaj. Coś jest po tym, nie? To jest jak kto
to... Czekaj, jak to szło? To jest takie, jak się mówi, jak prawo Pascala, tak? Kto wywalił, ten zapierdziela. Tak każe obyczaj, coś jest po tym. Także tak. Gra się nie pierdzieli w tańcu. Momentalnie na dzień dobry dostajemy bossa. I wychodzimy sobie z tumpsów do pierwszej ikony religijnej tej gry. Pani nam opowie, jaki jest cel naszej gry. Cześć, Holly. Penitent one returned from the tomb and walking among the mourners. Your awakening is now written on the eternal pages. Czy mnie pamięć nie mieli, pan Kubar narzekał na pierwszą część? Nie. Nie, narzekałem tylko na mój brak skilla, jeżeli chodzi o Blasphemous. I to się tutaj bardzo dobrze też na dwójkę przełoży. Ta gra jest wymagająca. Bla, 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 pani mówi, źle się dzieje, wróciliśmy, zostaliśmy skrzeszeni. Jest pełno złych ludzi, których trzeba zamordować. Tą panią, tego pana, ten pan nie jest przyjemny w walce. On jest chyba pierwszy, z którym się walczy. I to jest chyba ten główny. Nie wiem, czy to nie jest nawet postać z jedynki, ale fabuła jest trochę zagmatwana. Fabuła jest odrobinę zagmatwana. Właśnie miałem pisać, czy dwójka jest trudniejsza od jedynki. Wydaje mi się, że jest odrobinę trudniejsza, ale to może być moje... Tak, szukaj tych. Pani nam powie teraz, że tu jest pierwszy, puf, tu jest drugi. Puf, tu jest trzeci. Tyle nam powie. Powie nam o trzech. Nie można. Tu jest jak zwykle, jak to bywa w najróżniejszych kościołach, religiach. Wszyscy się nienawidzą i próbują nasłać na siebie innych. Klasyczna religia. To mieli być prości męczennicy, którzy się zmienili w jakichś takich... Veredicto jest najmocniejszą bronią w twoim arsenale. Ma długi zasięg. Stunning your enemies. Można faktycznie ich zestanować, to jest bardzo ciężkie. A poza tym możemy sobie podpalić nasze Veredicto. I robi wtedy więcej obrażeń. No chodź. No. To jest plus tej broni, że można naprawdę spory zasięg do nich mieć. Nie Venericto, tylko Benedicto. Hops. Zobaczmy, co to jest. Staliśmy pierwszą prayer, modlitwę. Musimy sobie tylko ją wsadzić w slocik. Bum, i teraz możemy puszczać takie podpalające płomienie, które idą ziemią. Widzicie, tu już jest muzyka od razu, hiszpańskiej gitary. Nie wiem, dlaczego w menusach nie masz żadnej muzyki. 800 łez. Wszystkich nas trzeba robić. Spokojnie, to są, widzisz, oni stoją praktycznie w miejscu. To jeszcze nie jest. Muzyki to akurat nie słychać. Jest za cicho gra? Mogę trochę podgłośnić.
Nie mam jeszcze połowy moich skilli, muszę uważać, żeby nie wciskać guzików, których jeszcze nie mam. Muzyka za cicho, gra za głośno. Nie wiem, czy sobie żartujesz teraz, Misza, ale ja teraz zamiast grać, to zaczynam operować suwakami, więc... Snajdźki. Nie pamiętam, czy były te aniołki były w jedynce do znajdywania. Nie pamiętam, co tam było takimi znajdźkami. Jesteśmy tutaj. Jest masa miejsc, których zostawiliśmy, ale na razie nie mamy w ogóle... Nie mamy double jumpów, nie mamy innych fajnych rzeczy. Ja tam nic muzyki nie słyszę. No to nie poradzę. Mogę wam tylko powiedzieć, że jest bardzo śliczna muzyka. O, shit, nie pamiętam ataków tego ptaszyska. Brute forcem ptaka. Tymi wszystkimi mieczami innymi to się tak długo zabija tych przeciwników. A ta gała hałabały wcale nie jest aż taka wolna, żeby... Okej, nie mam jeszcze skakania po metalowych ścianach. Nie mam jeszcze gołębi. Jest studnia ważna. To aniołek, a nie ptaszysko. Jest ptaszysko aniołek. Tu możemy wejść chyba, tak. Jesteście dalej oburzeni o muzykę, dobrze. Game options. Audio. Widzicie, wszystko jest na full, ale możemy zrobić... Możemy zrobić tak. Ja podgłośnię trochę grę tutaj i może wtedy będziecie słyszeć... O, wyszedłem przez przypadek. Jeszcze raz. Musimy porozmawiać z Geppetto, który robi z kamienia, kuje figurki. A my mamy na plecach miejsce na figurki. I on będzie dla nas robił figurki, które będziemy mogli wkładać w nasze... Pierwszą dał nam za darmo. Pek. Będzie potrzebował, żebyśmy mu znaleźli przedmioty. Nie mamy chyba jeszcze nic dla niego. Tak, jeszcze nic nie znaleźliśmy. Ale możemy sobie wsadzić już kogoś. Kogoś nam dał, nie? Dał nam zdrajcę. I zdrajca sprawia, że wszystkie trzy bronie dają plus 10 do obrażeń. Więc weźmy sobie zdrajcę. I między figurkami się robi też jakby takie combo. Można łączyć między figurkami. Strzelam, że to później będzie miało też jakieś znaczenie dla fabuły, może? Także tak, na razie poprosił nas o narzędzia, dał nam jedną figurkę, to jest miłe z jego strony, możemy iść dalej. Bo tam chyba nic nie było, tam był młotek, to był on, ta figurka to jest safe, można robić też swoje markery. A tak, tam na razie jeszcze nie. Chodźmy tutaj. Czy tu już jest jakiś boss znowu? Nie, tu jest pan odpowiedzi. On oczywiście lore opowiada, kurtyna, która dzieli go między grzechami, które są mu wyjawiane? To muszę do polskiego wrócić. Ale nie mamy jeszcze żadnego grzechu, więc nie mamy się na razie z czego, nie mamy się z czego spowiadać. Także chyba czeka nas wycieczka w dół jednak. Hops. Tak, możemy mapę, możemy sobie zaznaczać.
ciężko mi powiedzieć, czym jest ten przeciwnik. To jest latający wazon, ale czym jest płyn, który jest również skrzydłami tego czegoś, to wam już nie powiem. Dzban, tak, rozumiem dzban, ale czym jest płyn? Sok ze śmieci i dzban. Okej. Okay. Trzeba wracać do tego. Ten pan zaskakująco celnie potrafi bić kamieniem. Tam jeszcze się nie możemy udać. Tu jest dzban ze śmieci. Woda zemzowa. Nie chcę nawet tego googlować. Czuję, że jest to coś absolutnie obrzydliwego. Gdzie się spada tutaj na dół? Tutaj. Dobra, rzuć kamieniem. Woda zemzowa. Brzmi nawet ohydnie. Mleko życia brzmi jeszcze gorzej. Tam jest jakaś ta, ale oczywiście nie doskoczymy, bo jesteśmy jeszcze fajtłapą. Tutaj z kolei chórki się pojawiły, których pewnie nie słyszycie. Tam można było iść na dół. Chodźmy jeszcze w lewo, zobaczmy. No tak, kamieniem w bohatera. Z góry leci. No tak, tu nie wejdziemy. Jeszcze. Więc musimy się cofnąć i iść tam na dół. Woda zemzowa powstaje w wyniku przeciekania słonej wody, wody chłodzącej, oleju upałowego i smarowego, a także z powodu odwadniania osadników i zbiorników osadu. Wiem jeszcze mniej. Czasami są takie zdania, które powodują, że człowiek wie jeszcze mniej. Teraz wiem jeszcze mniej. Uff! Widzicie, jak szybko się zrobiło gorąco? Chwila nieuwagi, już nas prawie nie było. Na statkach, okej, okay, czyli jak... Na statku się wszystko się zmiesza w jednym. Olej, woda z oceanu. To można było iść jeszcze na dół, ale tu jest... Oczywiście sejwowanie przy ognisku powoduje, że się wszyscy przeciwnicy odradzają. Tutaj jest pierwsza mechanika, że jak rypniemy w dzwon, to się otwierają dzwonowe drzwi, ale nie mamy jeszcze nic, czym możemy sobie z lustrami poradzić, więc to jest na razie zamknięte. Więc w dół. Ku przygodzie. Mamy dalej w dół, mamy tu. Tu jest pani, która ma za dużą ilość rąk, moim zdaniem, ale... Sleep my child. I potem już z nami nie chce rozmawiać. O, idealnie. O, udało mi się. Ty nie żyjesz. Gdzie tu się idzie dalej? W prawo, okej. Okay. Wszędzie jest zamknięte. Nie, w prawo było zamknięte. Czyli musimy iść z powrotem w górę. I tu chyba coś zostawiliśmy. Nie, tam też było. Jak to jest, że ja to grałem i przyszedłem bez problemu, a teraz streamuję i jest problem. O, tutaj. Tu nie byłem, nie? Jop.
Aha, okej. Okay. Masz cios od góry. Marks of Martyrdom to jest taki odznaka, za którą możemy kupować rzeczy. Gdzie to jest? Nie mogę jeszcze, nie mam tego menu. Czy mam już to menu? To są tu, są tu. Nie, jeszcze nie mam tego. Pani w zielonym stroju. Jerma. Yerba mate is my own. This is not the right moment for the steps that my promise hatred. I must leave. Pani jest zła na coś, ale jeszcze nie chce nam powiedzieć na co. I dostaliśmy od niej Steely Battle Lens. You have now access the weapon memory section in your inventory. Use marks and manual to acquire advanced combat techniques, bla bla bla. To jest chyba właśnie to, o czym mówiłem. Cześć, Porkite. Tak, gdzie jest nasze... Gdzie są nasze menusy? I mamy, o, mamy drzewko naszego veredicto. I mamy już dwa punkty. I możemy tak, możemy wcisnąć RB zaraz po ataku i to zrobi podpalony atak. I to jest za jeden punkt. I możemy również wziąć za jeden wyłączenie veredicto, co jest przydatne, żeby nam nie za każdym razem, jak używamy, nie zjadało nam całego całej many, ale to nam da większe obrażenia, więc dopiero to se wsadzimy po tym. Nie będziemy robili jeszcze ataku z RB. Och! To była pułapka. To była pułapka. Ivy of Ascension. Wszystkie te religijne nazwy są niesamowite. Ivy of Ascension pozwoli nam zarpywać się po tych ścianach konkretnych. Co otworzy nam teraz drogę do nowych miejsc. Dostaliśmy pierwszy koralik do naszego Rosaries Różaniec. I pierwszy ten daje co? Slightly increases resistance to all physical damage, czyli odporność na, mała odporność na wszystkie, na fizyczne obrażenia, przepraszam, bo to jest fizyczne, są ogniowe, prądowe, także mamy hops. I możemy się wrócić teraz do miejsc, w których nie byliśmy. Teraz pytanie, czy ja nie pamiętam już, czy tam się dało przeskoczyć do tej skrzyni? Czy to jest na późniejszy etap, kiedy mamy więcej umiejętności? Tak. Tak, tu się teraz nie dostaniemy, ale można sobie na przykład zaznaczyć na mapie, że tutaj jest skarb. Właśnie kończę Blasphemous 2, jest na szczęście znacznie łatwiejszy niż jedynka, bardziej wybacza błędy. Właśnie, Porka, rozmawialiśmy o tym na początku, a moim zdaniem on nie jest prostszy. Widzę cię, pan z kamieniem, widzę cię. Hops. Oh shit. Ja jestem Balls Deep w Remnant 2. O, Remnant 2 jest tak dobry. Próbowałem moich znajomych namówić, ale nie daliście. Znaczy, żeby być fair, to ta gra ponoć ma problemy, jeżeli chcesz grać w koopie z dwóch różnych kontynentów. Więc to nam trochę odcięło drogę do wspólnej zabawy, ale kurde, Remnant 2 jest tak zajebisty. Dobra, rzuć kamieniem. Daj kamienia!
Czy ja dobrze idę? Tak, tu musimy wyjść tędy. Gram w kopię z Polaksem na PS5, czyli da się. Może naprawili to w końcu. Zero problemów. Czy ty mnie trafisz tak? Oż ty pałko. No. No to musimy kiedyś spróbować. Tylko wiesz, teraz wszyscy są tacy... Zagrajmy coś razem, a jest w Game Passie? Nie, no to nie. Nie ma w Game Passie, już nie ma grania. Xbox zabił granie. Co było zepsute? W jedynce było... w jedynce... oni to naprawili. W jedynce było, że nie można było się między właśnie różnymi regionami połączyć. I z tego, co czytałem na Reddicie tej gry, zaraz jak wyszła, to był dokładnie ten sam problem. Więc może szybko to ogarnęli, już się da. Ale po prostu nie dało się połączyć w kopie, jak grało się na dwóch różnych kontynentach. To jest drabina, która wraca na górę. Ale tu jeszcze chyba można iść... odrobinę... Tu jest winda w którąś stronę. Tu jest przedmiot. Zobaczmy, gdzie winda prowadzi. U mnie działa. Okej. Okay. To tą przeszkodę pokonaliśmy, Misza, ale nie pokonamy przeszkody, czy jest w Game Passie. Forgotten Tribute. Masa tych rzeczy, które się podnosi, to są jakieś rzeczy dla NPC-ów. Profundo Lamento. Hops, hops. Hops, 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 hops. Hops. Co jest po tej stronie? Jest przedmiot. Pamiętam. To są takie challenge roomy. Podnosisz i dostajesz w pałę. Okej. Okay. Dzban z wymazem, czy jak to tam nazywaliście? Z mlekiem życia. W sumie ciekawe, czy będzie w GP. Jedynka chyba była? Była w jedynka. Jedynka była na pewno w Game Passie, bo wtedy ją chyba właśnie ogrywaliśmy chwilę. Przy czym jedynka moim zdaniem była ok, ale dwójka jest kilka klas nad ten jakościowo. Nad jedynką. Ops. Czy gra jest dobra, czy polecam? Gra jest dobra, gra jest trudna. O, shit, za późno. Jeszcze raz. No! Co jest do jasnej pałki? Mamy to. Jedynka była dużo gorsza, pełna zgoda, dobrze widzenia, jak wiele wniosków to wyciągnęliście. To jest prawda. To jest prawda. Nie wiem, do czego porównać. Które gry były takie, że jedynka wyszła i była ok, ale wyszła dwójka i po prostu pozamiatała? Cześć, Faked. No. Możemy się tutaj zasejwować. Diablo 2? Nie no, Diablo 1 była... Come on, Diablo 1 było lepsze niż OK. Oszty. Gothic. Gothic wam nie powiem, bo nie grałem nigdy w Gothic. Jestem jednym z tych Polaków, którzy nigdy nie grali w żadnego Gothic. Assassin's Creed. Czy
Czy Assassin's Creed 1 był ok? Czy był już czymś naprawdę niezłym od premiery? Dlatego jest chyba potrzebny double jump, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak, coś w tym stylu właśnie, że wyszła gra i była ok, ale wyszła dwójka i to było oh shit, nie? To jest to. Overwatch nie. Overwatch absolutnie nie. Ori? Nie, też nie. Ori 1 było już mega, mega, mega dobrą grą, a nie tylko ok. O, jaki ty masz zasięg z tym mieczykiem? Come on, dude. Blasphemous ma tak, że on lubi cię ciągnąć. Chce, żebyś cały czas szedł. Ja jestem z tych, którzy lubią pozwiedzać. On ma masę zamkniętych rzeczy na początku. I musiałem się bardzo szybko przestawić, żeby nie łapać się na tym, że próbuję gdzieś skoczyć, gdzie się nie da, bo nie mam po prostu takiej umiejętności. Wiedźmin. Prawda, Wiedźmin. Wiedźmin pasuje. Wiedźmin 1 był ok, a dwójka już był sztos, nie? O kurde. Także taką grą właśnie z Remnant 2. Tysiąc miejsc, w które można iść. Mech? Fallout? Niby tak. Przy czym mam sentyment. Sentyment do Fallouta nie pozwala mi się z tym zgodzić, bo dla mnie jedynka już było czymś niesamowitym. Fallout 1 to jest taka gra, która można powiedzieć, że mnie rozdziwiczyła, jeżeli chodzi o gracza, bycie graczem. Popnęła moją czereśnią grową. Oczy mi się otworzyły. Borderlands, dobry przykład. Borderlands to jest dobry przykład, tak. Divinity. Ej, Divinity 1 to już była też bardziej niż okej gra. Dobra, tam można iść, tu można iść. Moje OCD krzyczy. The Division? Czy The Division było jakoś... Dwójka była jakoś dużo lepsza niż jedynka? Mam wrażenie, że to były tak bardzo podobne gry do siebie. Oh shit. Nie pamiętam, jakie ty masz ataki. Ty chyba tylko walisz gałą hałabały po ziemi. Jak jestem blisko, to robisz coś dziwnego. O, i dostaliśmy punkcik. I możemy go momentalnie przeznaczyć na... Nie ładuje za bardzo tej broni, więc weźmy wyłączanie, a później za dwa punkty mamy w powietrzu robienie RB. Co jeszcze tutaj mamy? Zamiast ognistego podmuchu możemy się teleportować do miasta. Znaleźliśmy między innymi młotek dla naszego pana Kowala. A tu jest aniołek, dla którego się zbiera te wszystkie małe aniołki. Za każdym razem, jak się zbierze jednego, to się pojawia jeden stopień w górę. Jest nagroda na wieży u góry. Ponieważ znaleźliśmy, ile? Cztery aniołki? Mamy cztery stopnie. Drugie Division jest o wiele lepszą grą w mechanikach, ale jedynka miażdży ją klimatem do dziś. No właśnie, dlatego mówię, nie ma aż tak dużej różnicy między jedynką a dwójką. A jak się nazywa?
ta gra z Nathanem Drake'iem, gdzie mam dziurę w mózgu. Gdzie jest moja stamina? Uncharted. Uncharted? Się zalicza do tego? Można powiedzieć, że Uncharted 1 był ok, a dwójka zrobiła miazgę. Tego pana się nie da atakować, jak jestem odwrócony. No to jak klimat decyduje, Wiedźmin 1 miażdży klimatem, okej. Okay. Które to już urodziny formogatki? 14. 14 lat to robimy. 14 lat. Jest na palcach jednej ręki, można policzyć, ile takich podcastów w Polsce robi content tak długo. Tak, asesynie też już mówiliśmy. Ja powinienem się piąć tu. Tymczasem idę tutaj. Tu mi nic nie pomoże. Muszę się wrócić na górę z powrotem. Tu jest cały ten myk. Tak, bo tutaj wrócę. Tu chyba... Nie pamiętam, jak się tam szło. Oh, shit! Nie! Tu nie. Fantasmagieria chyba najdłużej z istniejących. Może być, że fantasmagieria. Ale jeżeli wziąć, policzyć, na przykład tak, że jesteśmy spin-offem poligatki i wychodziliśmy jednocześnie i omawialiśmy rzeczy z poligatki i z forum poligami, to wtedy jesteśmy najdłużej. Poligamia miała pierwszy w ogóle podcast. Nie było jeszcze wtedy fantasmagierii, jak Piotrek Gnyb zaczął nagrywać. Dobra, tu jest zamknięte, więc możemy spokojnie iść do góry i piąć się tam, gdzie jest kolejny biom. Niezapialni byli przed poligamią? Nie byli przed poligamią. Nie byli przed poligatką. Up anyway. Nieczyste zagrywki wtedy jeszcze. Ale mówię, nieczyste zagrywki chyba nie były przed poligamią. Aczkolwiek nie chcę się tutaj kłócić. Dobrze idę. Przed poligatką chyba był jeszcze Game Hot w podobnym czasie. Nie, tutaj doszedłem tutaj, więc to nie jest to miejsce, w którym powinniśmy być. Tu się idzie jeszcze do góry. Zobaczmy. W każdym razie tych najstarszych nie zostało już dużo. Czternaście lat. Kto ma tyle czasu? Synu, będziesz ogniem do mnie pluł? Tu już byliśmy, to otworzyliśmy chyba, tak? Tak, to jest pęknięte. Pęknięty jeż. Tutaj się skacze tu.
14 lat i jeszcze za darmo. For funsies. Tu jest dupa. Okej. A, bo to jest ten ambuszowy. Mam dwa uderzenia. Może nawet trzy. Może nawet cztery, jeżeli... Otworzyło się? Purified One, czyli figurkę, tak? Dostaliśmy... Możemy sobie zobaczyć, co... A, nie możemy. Figurki możemy chyba wkładać tylko u Geppetto. Increases fire damage. Tak, ale nie możemy niestety jej włożyć. Możemy to zrobić Geppetto. Fire damage może nam się przydać, ponieważ mamy... Nasza broń jest bronią podpalającą. Tędy możemy wyjść albo do góry. Chyba chce się do góry dostać. Wrócę do jedynki po streamie jeszcze. Do pierwszego Blasphemusa. Tędy. Tam są nagrody. Do góry. Tu nie byliśmy. Idziemy dobrze w takim razie. Aha, okej. Ten płomień mi trafił. Nie wszystkie pociski można niszczyć, ale ta akurat się da. Można tylko odrobinę przesunąć, ale tam chyba było już to przejście niżej. Tam jest łańcuch, którym się chyba jeszcze nie da nic zrobić obecnie. Ale zobaczmy, co jest tutaj. Tam są kolce. Ten blasfem zwał to jak DLC do jedynki, to mógł być e-mail, tak? Nie wiem, czy się mogę zrobić. Każda gra, można wtedy tak określić. Oh shit. No, dajesz. Nie ten przycisk. Zrobiliśmy mu stana. Jak się robi stana, można ich wykończyć. Wtedy się odzyskuje życie i tak dalej, i tak dalej. Wcisnąłem niechcący flaszkę. Więc nie było aż... Było trochę anticlimactic, ale... Nie! Tu jest... Okej, teraz się nie będziemy łapać. Co nam dało tutaj się dostanie? Co nam dało dostanie się tutaj? Tu jest jakaś skrzynia na dole. To jest ta z kolcami, którą wpadłem. Okej, czy ja... Wait... Tędy przeszedłem przecież, nie? Tylko teraz przeskoczyłem w drugą stronę. Oh shit!
Okej, czyli tam jest powrót, a my musimy iść dalej tutaj. W lewo. Chcemy jak Half-Life, tylko dwa dodali do nas. Tak, Half-Life 2 mógł być tylko DLC do jedynki. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my idziemy? Nie podoba mi się to. O! Co to było? Co mnie uderzyło? Czy jak się stanie, coś atakuje? Czy to jest jednorazowy wybryk? Hops, hops, hops. Tam jest jakiś przedmiot. Okej, coś zniszczyłem. Dostałem punkcik za to. Come on, dude. Ty masz przeskakiwać, muszę... Aha, nie mam już... Dobra, tu jest safe. Okej, w lewo. Idę w lewo. Muszę iść w lewo. Muszę iść w lewo. Trochę za dużo życia mają ten... O, tam się rusza piasek. Dwie łapy rozbiłem za jednym... Słyszycie muzykę, czy wciąż nie... Czy wciąż muzyka nie... Kwietnie. Pół życia na jednej ręce. Słychać dobrze. Hop, hop. Tam nie doskoczę, ponieważ nie posiadam takiej umiejętności. Tu jest masa backtrackingu w tej grze. Tutaj spuścimy wodę w toalecie piaskowej. Ta broń jest bardzo mocna, nie za mocna jak na start gry. Może? Dlatego mówię, nie? Trochę między tymi dwiema innymi ta jest dużo lepszą bronią, więc nie bardzo rozumiem, po co miałbym wybrać coś, gdzie zabicie jednego przeciwnika mi zajmuje dużo więcej czasu. To jest kolejna figurka, więc musimy się do Geppetto koniecznie wrócić. Możemy wsadzić ten czar powrotu do tego głównego miasta, ale jesteśmy trochę daleko. Musielibyśmy się tutaj wracać. To jest przejście w drugą stronę, jak chce się przejść. Tu jest wciąż piasek. Piasek z łapami, piasek bez łap. Cofamy się, ale spuściliśmy wodę w piaskowej toalecie, więc tutaj powinno być zejście w dół teraz. Yep, jest zejście w dół. Oh shit. Drzwi. Nie, dziękuję. Okej, okay. To jest pan wybuchający. Trzeba pamiętać, że pan jest wybuchający i nie wolno być w jego pobliżu. To jest cenna lekcja. Tam się jakoś otwiera. Aha, myślałem, że się wsunę na dół, ale nie. Pierwsze witam. Albo pierwsze exemplaris. Czy to jest Bernard? Tak. W dalszym ciągu ogrywamy Bernarda.
Upon dying, Gilfrag remains in the mound. Gilfrag doesn't gain favor on your defense, but increasing the reserve. Z tego się można potem spowiadać. Na razie, jak zobaczycie nasz pasek many jest obniżony, dopóki nie podniesiemy naszych zwłok. Tak wygląda obecnie Bernard. Mike trochę od poprzedniego czwartku trochę nad nim popracował. Pozmieniał kilka rzeczy. Aha, nie muszę już tego dzwona bić. To był pan wybuchający. To był pan, który bije. Ten w sobie wybuchł. Są w dwójce takie fajne filtry jak w jedynce. To jest Skyline Pixel Perfect. Gdzie to mogłoby być? Jeżeli tego szukasz. Screenshake, default volumes, audio. To jest wszystkie opcje, jakie ta gra posiada. Gram na konsoli, więc może... O, come on, już byłem w powietrzu. I spuszczamy dalej wodę. W sumie nie mam pewności, czy w jedynce one w jakimś update'cie nie weszły. Mogło tak być. Może trzymają to też na jakiś update. Ej, my spuściliśmy wodę, ale tutaj... woda piaskowa podeszła do góry. O-oh. Jedziemy do góry. Będziemy się trzymać jednej strony. Jeden całkiem fajnie dawał certę. Będziemy się trzymać jednej strony. W innym przypadku tutaj się robi chaos. Kto ma czas na chaos? Ale teraz już musimy przejść na drugą stronę. Żeby nas nie zgniotło. Podnosimy, opuszczamy, podnosimy, opuszczamy. Tutaj dostaną szału w tych katakumbach. Dobra, to zjeżdża na dół. Tędy przylecieliśmy. Tędy, 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 tędy. Hops, hops. Nope, dziękuję. Oh, shit. Trzeba mieć oczy. Oczy dookoła głowy w tej grze. Tu możemy wejść. Tu nas nie było. Dokąd prowadzi to? Do bossa? City of Blessed Name. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy teraz nad głównym miastem. A byliśmy... tutaj. To jest co? Skrót do miasta? To jest skrót do miasta. Gdybym miał, jak to wiesz, mi, że dalej bym grał. W sensie na, jakbyś miał monitor CRT, tak? Mamy dla niego młotecek.
this mallet is so wonderful. Tak jest. Ten mallet jest tak śliczny. Mamy jeszcze coś dla ciebie? Nie mamy. Mamy jakieś memento? Nie mamy. Ale możemy otworzyć sobie tu i zobaczyć, co jeszcze mamy. Anointed One daje plus 15 obrażeń od gały hałabały. I chyba sobie to weźmiemy, co? Bo mamy co? Mamy jeszcze obrażenia od ognia. Ale chyba plus 15 i to plus 10 to nam da plus 25 obrażeń od gały hałabały. Więc mamy namaszczoną gałę. Możemy iść. Tylko pytanie teraz, czy chcemy się wrócić tam i prowadzić iść w górę? Tu jest gdzieś pierwszy boss. Znaczy pierwszy, chyba nie ma, chyba można dowolnie do nich. Można się dowolnie do nich dostać. Spróbujmy się wrócić tam na razie. Zobaczymy, czy można iść jeszcze gdzieś kawałek wyżej. A, mogę sobie wybrać, tak? Okej. Okay. Tutaj w domu się chcieli pozbyć takiego starego CRT, ale nie dałem i sobie leży jako retro wyświetlacz. Trzeba pilnować takie rzeczy. Ludzie nie wiedzą, co mają. Czy to jest 25% obrażeń? Może. Ale tak naprawdę to my wyszliśmy tutaj, gdzie byliśmy, więc to mi nic nie da. Może faktycznie powinienem się wrócić i iść. Tak. Jestem dalej tu, gdzie byłem. Po prostu wyszedłem na górę. Potwierdzam, że Blasphemous wygląda pięknie na CRT. Jestem w stanie wam uwierzyć w to, co mówicie. Idziemy w prawo. No ja głupi byłem, jak sprzedałem C64 z CRT. A kto wiedział wtedy, no? Kto wtedy wiedział? Też bym nie wyrzucał Atari do śmieci. Tu już nic nie ma, siostro. Siostro podwójnie przełożona. Find sisters, okej. Okay. Ale ty mi miałaś powiedzieć, moja droga, gdzie ja mam iść? Czy ja mam jakąś nową umiejętność? Nie, nie mam jeszcze, nie dostałem jeszcze tego miecza, który... Okej, okay, nie wiem, czy nie muszę się cofnąć gdzieś jednak tam? A może spaść w dół tutaj? Zabiorę tę hańbę do grobu. Tędy. Nie było nas na pewno tutaj. Zobaczmy, co jest na dole. To jest długa drabina. Wait a minute. Teraz zobaczmy, co tutaj jest. To wygląda jak boss. A może nie? Czekaj, czy ja mogę z tobą porozmawiać? Open up the skin and red flesh. Otwórz skórę i czerwone mięso. Wszystkie te religijne rzeczy są koszmarne. Gdzieś w którymś multiversum gram w tę grę i jest normalna ta religia nasza tutaj, ziemska, katolicka. Do you want to give empty wrist? Tak. Daj mi nową flaszkę, kobieto lub mężczyzno. I mamy już trzy. Bardzo miła pani. Ja wiem, więcej flaszek potrzebujesz. Doff the wish to make the sacrifice. No. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to robi, ale samo pojęcie sacrifice, jestem na nie. Nie lubię nic poświęcać. Więcej flaszek dla wszystkich, tak jest. Dobra, to jest dalsza część miasta. Tu jest pani, która sprzedaje rzeczy. Regina.
Regina ma figurkę, która zwiększa czas na blok. Nie mamy jeszcze broni, którą można blokować. Recovers health after execution, czyli jak się wykończy, to odnawia życie, ale nie mamy jeszcze slotu nawet na to. Reduces penalties for accumulation of guilt. Increases favor generated when attacking enemies. To byłoby całkiem niezłe. Slightly increases damage of prayers. To też pewnie byłoby niezłe dla buildu magowego. Abandoned Resident to jest kolejna linka do naszego różańca. To jest kolejna kulka różańcowa. Odporność na lightning, mystical damage, increase martyrdom points, and to jest taki więcej pieniążków. Ile mam? Mamy 8000. Chyba na razie nic nie potrzebuję stąd. Kupiłbym ten kolejną linkę do różańca, ale nie mam 12 tysięcy. A tu jest kolejny sprzedawca, który się będzie pojawiał gdzieś w różnych miejscach. Pójdę tak pstrykać w naszą czapkę. Pokaż co masz. Ty masz czar, gdzie można kopać prądem. Increases chance of critical hits when using prayers. No nie masz najlepszych rzeczy, przyjacielu. What a pity. Nie masz nic dla nas. Boing. Tu możemy wejść, ale nie mamy jeszcze nic, nie możemy nic z lustrami zrobić. Weźmiemy sobie 800 łez. Tak, tu jeszcze nie możemy nic. Tu nie możemy jeszcze nic. Więc pozostaje nam iść w prawo. Grills and ruins. Grille i ruiny. Najlepsza kombinacja. No chodź. Ja też mam wielką gałę. Ten rzuca nożami. Ile ty masz życia, przyjacielu? Taka muzyka się teraz włączyła. Tutaj są przyciski czasowe. Hops. Czy tam czegoś nie było? Było jakieś zejście na dół. Tylko chyba jeszcze jest zamknięte. Nie, można zejść. Ja mam remix tej muzyki z muzyką z Factorio. Remix tej muzyki z muzyką Factorio. O-o. Ninja! Co to jest? Jakiś mały gówniarz z nożem. To jest większy gówniarz z nożem. O, mogę go wykończyć. To jest nasz czar. To była ta ogniowa podłoga. Tu jesteś, tak? Wyglądał. Tam przeciwnik wygląda na trudniejszego. To było 1000. Za 1000 US był ten challenge room. Tam się otwiera z drugiej strony pewnie. I wyszliśmy tutaj. A tam jest u góry coś. Czy to jest Metroidvania? Trochę jest, tak.
Tak, jest trochę Metroidvania. Bo dostajemy faktycznie umiejętności i przedmioty, które pozwalają nam dostać się w miejsca, w których... Który do tej... Fuck. 1000 US brzmi jak zwykły poniedziałek. Jak poniedziałek, czy jak... Czy jak niedziela wieczór? Czemu nie mogę... O. To też nie mogę już. Tam jest próchno do góry, a co jest tutaj? Tu jest ninja. Próchno czy ninja? Okej, spróbujmy ninja. Smort. Nie tak to chciałem zrobić. Ale tak to będzie musiało być zrobione. Au! To był lekki chaos, się wkradł w naszą walkę, ale już jest wszystko okej. Oś, ty masz zasięg! I co teraz? Tam se ktoś skacze na dole. Tu chyba nie możemy doskoczyć. Plask. Gdzie my jesteśmy? Jest zejście na dół gdzieś po lewej. Ostatnio mi podeszło Ender Lilies. Ender Lilies jest super. Ender Lilies jest tak niedocenioną grą. Czy tu jest jakieś zejście gdzieś? Tu jest. Ender Lilies było naprawdę bardzo dobrą grą. Chodź tu, gówniarzu. Nie powiem jaki i jaki. Co możemy tutaj zrobić? Możemy otworzyć to. Czy to jest na czas? To może być na czas. Parówczak mówi tak. Nie wiem co. Ale Caps Lockiem napisał tak, więc tak musi być. Ender Lilies było super. Okej. Okay. Tak. Nie mam czasu, gówniarzu, zasrany, zajeban. Ach! Przed nosem. Jeszcze raz. Co? Ender Lily streamowaliśmy, z tego co pamiętam. Nikt nie docenia moich wtorkowych streamów, ale zrobiła się taka fajna biblioteka streamów tych wszystkich indziorów. Tylko Parówczak docenia. Go, go, go. A, chciałem spaść, wcisnę. Bleeding Miracle. Czy to jest czar? Co dostaliśmy? Gdzie jest to coś, co nam dano? Mam dwa punkty, możemy do tego wrócić, ale nie widzę, gdzie jest Bleeding... O, tu jest, w Quick Versach, o. Launches a Crimson Desert, restores barrier inflicting mystical damage to his enemies. Yes, please. Jak dużo to zabiera many? Okej. Blasphemous wygląda lepiej niż Ender Lilies? Może. Bardzo mi się w Ender Lilies podobało, że grałeś małą dziewczynką, która na początku jest jako Dash, miała to, że wywalała się na twarz, zamiast nie biły te duchy, prawda? Tak było. Jest taka muzyka leci, że ja po prostu jestem tak... Dobra. Idziemy dalej. Tu się nie da, w dół. Ktoś się napracował nad muzyką, to słychać. Dlatego właśnie mówiłem, że jestem trochę w szoku, że
nie ma w menusach głównych żadnej muzy. Taki chciałeś ambush na mnie zrobić. Chciałeś Freda, to Fred ciebie. Tu jest też zejście na dół. Gdzie tak biegniesz? Plask. Wyczyszczę najpierw tutaj, bo to jest chyba klasycznie dwa zejścia, tak? Hello. Trochę mało tu miejsca mamy na walkę. Dobra, muszę ciebie atakować już z wyskokiem. Wtedy mam cztery chyba strzały. Tak. I tu jest zejście numer dwa. I tu są drzwi zamknięte. Tu są drzwi zamknięte. Chłopak wyfredowany. Wait, to jest inne zejście. Chodźmy najpierw do tego po lewej stronie. Hej, Ingeborg. Tu jest gówniarz ze sztyletem. Tu wygląda jak drzwi, które się otwiera tamtym łańcuchem. Ale tam nie widzę. To musi być jakiś cały system tutaj. Korytarzy też. Ciebie totalnie widać, synek. Totalnie cię było widać na tym suficie. I tu już jest zamknięte? Sekret! Sekret! Są ściany ukryte. Prince of Blood. Czy to jest też... Nie, to jest akurat do naszego różańca. Slightly increases theories of atonement gained. Więcej pieniędzy można zdobywać. Moglibyśmy się cofnąć i kupić sznureczek. Arcygrace awesome, to jest prawda. Czy tu się gdzieś... Czy tutaj się gdzieś można oszukać, iść do góry, czy... Czy tutaj się nie da oszukiwać? Z takich fajnych gier mam jeszcze do skończenia The Messenger. Nie wiem dlaczego odłożyłem, to było super. Messenger chyba nie skończyłem. Wiem, że sporo ludzi się zachwycało nim. Mi jakoś tak niespecjalnie The Messenger podszedł. Gdzie my jesteśmy teraz? Donde esta la biblioteca? Nie idę tutaj na razie. Tam chyba można się do kapliczki szybko cofnąć. Ale ja chcę zejść tym... Tym zejściem chcę wejść. Trochę jak Dead Cells, czy nie? Dead Cells jest trochę szybsze. Dead Cells jest rogalikiem, wiesz. Giniesz, zaczynasz od początku, a to jest jednak taki... Soulsowe, nie? Od ogniska do ogniska. Aż ty mała pało. Palace of Embroideries. Pani wirującymi żyrandolami do nas rzuca. Dobrze, że mamy zasięg tej naszej gały. Więc naszą gałą dosięgnęliśmy pani. Zobaczymy, co jest na dole najpierw. Puściła bąka. Tu jest teleport. Moglibyśmy się... Tu już jest... Tu jest boss. A tu jest... Ognisko. Kliknąć ognisko? Zapytał Kubar, klikając ognisko. Teleportnijmy się do miasta. Kupmy...
Kupmy do różańca ten. Mamy 12 tysięcy. To było tutaj? Nie, tutaj była, tu była siostra podwójnie przełożona. A my potrzebujemy iść tutaj. Ten sklep powinien być odrobinę bliżej, ale niech wam będzie. Zrobimy tak. Porozmawiamy z Reginą. Potrzebujemy... Gdzie jest ten sznureczek? Tutaj. Bum. Bum. I to jest cały pieniądz. Cały pieniądz leci. Patrzcie się, jak pieniądz leci. Był pieniądz, nie ma pieniądz. Ale możemy teraz... Dlaczego on się nie odblokował? Kogo się robiło? Kiedy już nie pamiętam teraz. Zaraz z pierwszej wypłata znowu poczuję się pieniądz leci. Nie pamiętam, kogo się robiło. Różańca. Dobra, wracamy. Trzeba pieniądz odrobić. No, próbuję czytać i wskoczyć jednocześnie. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz, to poszedłem inną drogą. Chyba pierwszy raz walczyłem z tym bossem? Teraz będę walczył z tym? Chyba to jest, chyba że zawsze jest ten sam. Pierwszy, do którego wchodzisz, zawsze jest ten sam? Może tak być. Może tak być. Pani z bąkiem jeszcze się nie odnowiła. Zobaczmy, co jest po lewej najpierw. Jezus, jakieś latające paskudstwa. Co, nie doskoczę do tego? O. Tu jest pani z bąkiem znowu. Ale ja chyba bez luster nie zrobię jeszcze nic. Chyba boss mi daje, ten boss, który tam jest, chyba daje mi do luster. Dobra, musimy iść w prawo jednak. Tup, 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 tup. Och ty. Straszne te dzieciaki są teraz. Zero szacunku dla starszych. Zero. Okej, okay, ten pan jest... Ten pan jest upierdliwy, z tego co pamiętam. My się go pozbędziemy w mało humanitarny sposób. Aczkolwiek trzeba zacząć używać tej magii, co? Nie wiem, co to jest. Jak byście nazwali tego przeciwnika? Który teraz się nie pojawi, no. O tego. To jest właśnie pan... To jest ksiądz. Klasyczny ksiądz. Pół życia mi zabrał tym jednym... On jest jedynki, tak. On ci... Koleś był w jedynce, to prawda. Ale chyba wolę dzbany z mlekiem życia, niż te latające robale. Tu jeszcze nie mogę tego tworzyć. Okej, okej. Okej, gro. Makarony! Makron. No ale z bąkiem w bohatera. O, ten bąk nie ginie po tym, jak się zabije panią. Serio? Serio, bąk? Okej, okay, ten żyrandol też jest nietykalny.
Ambush! Gówniarzu, no daj mi skończyć. Okej, okej, okej. Nie dam się zabić. Tu jest lustro, z którym nie zrobimy już nic. Grana od początku tymi lustrami. Bąk potrafi zabić. To jest na koszulkę. Pan tu nie stał. Co tutaj będzie miało miejsce? Zobaczmy, co tutaj będzie miało miejsce. Nowa. Nowa broń. Sarmiento i Centella. Albo Centella. Sarmiento, Centella, the fastest weapon in the world for being welded by experts. Czyli nie nas, from the school of the Ranza. Destreza, whose swift and accurate friends blended with the definitive teaching of the school can transport the wielder to ecstasy. Okej. Okay. Okej. Okay. Zrozumiałem tylko, że mamy ekstazę. Sacred Thrust, RT plus X i parowanie jest pod RB na, te, na tych sztyletach. RT plus X. Ciekawe. Tak. Możemy teraz zmieniać w dowolnym momencie. Rach, ciach, 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 ciach. Ekstaza! Poczuliście ekstazę? Przyznajcie się. Czy ekstaza była poczuta? Tego chyba jeszcze nie mogę. Robię taki slajd. Można szybko do przeciwnika się dostać. Gdzie były jeszcze? Pamiętacie, gdzie były te lustra? Wszędzie były. Ile broni można nosić? 3. Może to podpal. To jest chyba na tą trzecią broń, jeżeli dobrze pamiętam. To jest chyba na tą trzecią broń, aczkolwiek... Hej, spróbujmy. Jep. Broń numer 3 chyba otwiera tę bramkę. To mój sekret, zacznę w ekstazie? Wow. Okej. Okay. Nie chcę się z wami bić. Chcę szukać luster. Mieliśmy gdzieś lustra, gdzieś tutaj po drodze. Duże ilości luster były, tylko już nie pamiętam gdzie. Dlatego się powinno zaznaczać na tej mapie. Tutaj są na przykład lustra. I to zniszczyliśmy, bo mieliśmy akurat zasięg, ale... Ale tak, tutaj. Teraz potrzebujemy... Nie, zanim... Okej. Okej, okej. Zanim to baba z bąkiem. Teraz tu. Przesuniemy. To jest czasowe, więc trzeba... Tutaj trochę szybko. Tam był gówniarz. Tamtemu gówniarzowi się udało na dole. Nie chce mi się do niego schodzić. Ale tak, jesteśmy w nowym miejscu. Wow, hello! Kurde. Nie da się przerwać tego ataku. Jest tak durny przeciwnik. Trzeba na tą skakać. Trzeba na tą skakać jak... Nie powiem kto. To są solsy, kawca. To są jak najbardziej solsy. Tu mamy skrócik, co jest fajne, ale nie po to szedłem tutaj, żeby...
spróbujmy iść. Tam jest u góry jakaś skrzynka. To jest baba z bąkiem i gówniarz. Czy ona może produkować nieskończoną ilość bąków? To jest pytanie. To jest moje pytanie. Może produkować nieskończoną ilość bąków. Co, głupio ci, co? Si... O, baba z bąkiem! Nie ma puszczania. Widzę cię, gówniarzu. Au! Salty Sector było spoko z takich. Prawda. Jedynka i dwójka były również spoko. Czy to się załamie pode mną? Ja ostatnio schudłem. O, nie załamie się. To też się nie załamie. I to też się też nie załamie. Któryś z nich się czuje załamie? To zjedzie na dół. Jesteśmy teraz nad tym przejściem, tak? Tak. Yes, sir. Nie miałem okazji dwójki, ale jedynkę wspominam dobrze. To było Salt and Sanctuary i... Jak się nazywała dwójka? Ona miała zmienioną taką nazwę. Salt i Sacrifice? Jak ja mam striggerować to? Aha. Okej. Okay. W skrzynce z winem siedział gówniarz. A, już jest niepoważny. Uuu, tutaj gran... Okej. Nie wiem, czy to mi się podoba. Spoiler, nie podoba mi się. Oni nie przestają atakować. Nie! Leczę się! Jakaś kolonia szkolna tu przyszła. The fuck? Ten jest mocniejszy. Jest szef gówniarzy. Nie! Nie chcę zginąć w tak młodym wieku. Od tyłu. Ha! O. A nie mamy tej umiejętności, która zyskuje życie jeszcze z tego. Co za ambush. Z tymi się nie będę bawił nawet. Słyszycie ten głos szepty dziewczynki? Ta gra potrafi być creepy również. Ta gra jest creepy, no nie, że potrafi być, ona jest totalnie creepy. Nie! Przecież te dzieciaki są straszne. Gdzie są twoje rodzice, gówniarzu? I co to wszystko? Sekret. Grateful we are. To jest ta dla tej siostry podwójnie przełożonej, jej siostrzyczki. Gdzie my jesteśmy teraz? Gdzie my? Chciałem iść tam, a idziemy w górę. Mówię, ta gra... Ta gra absolutnie ma wywalone na jakiś plan. Wróciła na tepeć, tak. Scotty ją beamnął, także aż wróciła do Enterprise'a. Chodź tu, mały szczylu. Oh my god. On jest trochę za szybki na tę broń. Dobra, teraz jest problem, bo teraz mamy mało życia i zero leczenia. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie tu może być. Okej, tu jest to. Czy jestem w stanie bez double jumpa? Kurde. Muszę się obrócić. Aaaa! No przecież... Czy ja muszę zmienić broń wtedy w locie?
Tak. Muszę zmienić broń w locie. Uff! Fun fact, nikt nigdy w żadnym treku nie powiedział Beam me up Scotty. To jest nieprawda. Ja zawsze mówię Beam me up Scotty. Czy Scotty beam me up? Up me beam Scotty. Pani z bąkiem. Czy pani z bąkiem momentalnie puści bąka? Tak jest. Tam jest pan, który ma wyjebongo. O, nie mogę puścić przez ten. Ciekawe. Jestem na świeżo po drugim maratonie, wiem co mówię. A nie ufam trykowcom. O, nie spodziewałem się, że to przejedzie po schodach w górę. Jeszcze umarło gdzieś tam z tyłu. Człowiek się uczy nowych rzeczy za każdym razem. Gdzie my jesteśmy, do jasnej pały? Jeden pan je, drugi pan nie żyje przy talerzu. Czy powinniśmy... And you may die, perhaps even rot away before my very eyes, but that will not help you. Okay. I can wait as long as it takes, long after those insatiable worms have finished their repulsive feasting. In the end, I will discover that secret thou hast been concealing from me since the first dusty cobweb appeared under the eaves of this home. Pani ma nie bardzo na strychu posprzątany. A, ona mówiła do niego. O, czy my chcemy jeść? Czy Kastula każe nam jeść zupę? Byli mi w Hiding place of my brother Trifon's manuscript. Już wiemy, co chce. Okay, pani chce, żebyśmy znaleźli manuskrypt i brata. Brat jest tutaj. Odpoczywa sobie przy talerzu z jelą zupką. Co tutaj się dzieje za to w tym miejscu? Tu pewnie zjedzie to i pewnie będziemy musieli zrobić to, ale zanim to zrobimy, zobaczmy, co jest po lewej, tak szybko. Latający makaron. Czy jestem w stanie doskoczyć do... Tu jest zamknięte. Tu gdzieś musi być dzwon u góry. Moje pytanie jest takie, czy ja jestem w stanie doskoczyć do... Zniszczymy to. To otworzy drzwi. Okej. Pani z bąkiem i gówniarz na suficie, proszę bardzo. Na dole jest lustro, widzę. Więc jak coś, to będziemy mogli spaść. W sensie wrócić się do góry. Znowu nas gdzieś wywaliło. W ogóle czwarty raz zmieniam. Nie, tu mamy zwiedzone. Tu jest na pewno ten boss. I teraz jest ta sekcja, którą musimy... Okej, czyli jesteśmy dobrze. Tylko jeszcze zobaczymy, co jest po lewej. Co ja podniosłem? Nie zauważyłem nawet. Senior Embroider's Thimble, slightly reduces damage from traps and falls. Czyli to jest do, dalej do naszego... Dalej do naszego... Jezus, jak się nazywa? Różaniec. To jest skrócik, prawda? Tutaj nie ma nic, możemy iść do góry. Rozery, różaniec, nie? Niby powinno automatycznie przyjść na język, a jednak nie. Wiedziałem, że ten żyrandol spadnie.
gdzieś tu będzie wisiał gówniarz pewnie pod sufitem. Coś czuję. Co tu się dzieje? Ambush? Czy tu jest ambush? No jak? Nie dadzą mi wyjść stąd. O, wow. Ej. Stałem tutaj. To jest nie fair. Dobra, to jest... ten ninja. Jemu się nie da, widzę, przerwać ataków. Co jest fajne. Oh my god. Oh my... Leczonko. Aha. Czy jesteś takim samym kolesiem z gałą, czy... czy masz jakiś inny... Oh my god. Okej, nie da się. Zapomniałem. Przez niego się nie da prześliznąć. Witam numer dwa. Zapomniałem, że przez niego się nie da prześlizgnąć. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się poszerzało różaniec. Okej, są klatki nieśmiertelności, dzięki Bogu, jak jest wykończenie. Mogłaś sekundę poczekać. Paciorkami. Nie, trzeba mieć ten... Dobra, muszę wejść, musi się zamknąć. Jest ambush gówniarzy. Czy to jest dobra broń? To nie jest dobra broń. To jest dobra do przemieszczania się. Ale nie do walki. Pani jedna z bąkiem out. Ty dostaniesz czarem. Jeszcze mnie sięgnąłeś! Chcesz bawić, to tak się będziemy bawić. Między tym dużym się mogę przemieścić. W ten sposób. Oh shit, okej. Okay. Nie, do góry! Dlaczego zrobiłem atak w bok, nie do góry? On robi na ukos, okej. Okay. Co mogłem robić do góry, jak on robi na ukos? Nie, no zrobił! The fuck? Później będzie gorzej, ja wiem, no... Ja wiem, że później będzie gorzej. To jest jakby podtytuł tej gry. Blasphemous 2, później będzie gorzej. Nasz trup jest po drugiej stronie, cool. Jezus, za co dostałem teraz? 300 przeciwników werdyktem. Czemu stoisz w miejscu? Żadnych bąków! Kurde, zapomniałem, że ten jest po tej stronie.
Tego się chce się pozbyć szybko. Uff. To było blisko. No. Okej. Trzeba było tak od razu zrobić. Blasphemous 3 Polska. Tak gdzieś od Mieszka pierwszego już tu. Tutaj można coś z jednej i drugiej strony obciąć i to pewnie zrobi nam... spadnie nam w dół i otworzy nam drogę do bossa, co? Tylko nie podoba mi się, że to jest zabijajka... Oh my god, dude. Dlaczego tu się przeciwnicy odrodzili? Okej, tylko w tym pomieszczeniu. Spróbujmy się dostać na drugą stronę. Baba z bąkiem już czeka na nas. Właściwie to powinniśmy się wrócić na dół i... No! Zły gówniarz. Powinniśmy się cofnąć i odrodzić tutaj. Panie Kubar, podobno Gear 6 rozwija się dobrze. Ma pan jakieś info na temat Gear 6? Nie. Oprócz tego, że Coalition robiło chyba 3... Come on! Robiło 3 inne projekty. I wszystkie je zatrzymało i wróciło i wrócili do robienia Gear 6 jednak. Tu mnie sięgnij tym bąkiem. Robili jakieś 2 duże gry, 1 mały projekt. Poza tym całym tym Matrixem dla Unreala. I wszystko zatrzymali i wrócili do robienia szóstki. Ja mam wrażenie, że ludzie jeszcze nie są... ready na Gearsy. Ja przynajmniej nie jestem ready jeszcze na Gears. O tym właśnie mówię. Znaczy, potrzebujemy jeszcze Gears 6. Czy ja wjeżdżałem tutaj na górę? Nie wjeżdżałem, nie? Nie robiłem jeszcze tego. To jedzie na górę, ale to nam nic teraz nie... To nam nic nie da, okej. Hops. Co tutaj mamy? Dlaczego są lustra u góry? Czy to jest ambush? To jest totalnie ambush, prawda? To jest totalnie ambush. Yep. Jeszcze masa gówniarzy. Do tych najgorszych. Oh, come on. Skocz! Możesz umrzeć. Dziękuję. Jesus. Remaster 1 i 4.
też nie wierzę w ten remaster 1-4. Jaki miesiąc temu skończyłem ponownie wszystkie części, więc ja bym tam gdzieś za rok bym zagrał i dlatego nie możemy mieć fajnych rzeczy, bo pieniądze. Akurat świat Gears jest fajny i ciekawy trochę jestem, co dalej się wydarzy. Zrobili fajny. Świat Gearsów jest fajny, tylko gry niestety nie poszły w dobrym kierunku. Zrobili ten otwarty świat, co mi osobiście nie przeszkadzało. Wiecie, lubię otwarte światy i kropki. Ale ludzie zjechali za to strasznie tę piątkę. Jest takie, najbardziej krzyczą tacy właśnie ortodoksi, wiesz, tego typu gier i oni nie zawsze mają dobry pomysł dla gry. I oni teraz słuchają tych ortodoksów i wrócimy do... a w tej części pani nie żyje. Ciekawe, co tutaj się zajebągało. Gears Tactics jest super. Gears Tactics było naprawdę ekstra. Not to deceive me with your detachment. I know you welcome visitor to this table. To jest Tryfon, okej, on teraz Tryfon żyje. No, I am no longer in thine understanding. Imagination. You held it now in thine hands. You would never have lost it if. Stop running from my affairs. Okej, tu jest jakiś. Ach, zapomniałem, że to nie leci przez... Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy przy tym... Makaron... Ale czy korytarzowe gry... nie umarły? Czy potrzebujemy w 2020... piątym, kiedykolwiek wyjdzie Gear 6. Czy potrzebujemy korytarzówki? Skąd ty się tu, dzieciaku, wziąłeś? Oh my god. Cały czas zapominam, że mam te sztylety i sztylety mają parowanie. Po prostu nie potrafię grać. To jest problem mój. Tutaj się naprawdę można parować spokojnie rzeczy. Okej, to był zły timing. Wykańczanie na razie nic nie robi, ponieważ nie mam... Weźmy sobie flaszkę. I co teraz? Kto wygra? Kto wygra ten pojedynek? I tu jest druga część. I sru. Czy ja muszę spaść tutaj na dół? Muszę spaść tutaj na dół. Tutaj słyszę kogoś pode mną, bardzo agresywnie biegającego. Który wypchnął mnie nawet za drzwi. Gdzie on jest? Gdzie jest ten gówniarz? Tu jest. Dostaliśmy punkcik, o którym w ogóle zapomniałem i przestałem rzucać ten. Rzućmy okiem na bossa, który tutaj jest. Zobaczmy, co nas zabije. I będziemy kończyć. Żygam otwartymi światami typu Valhalla na 100 godzin. Żyjemy obecnie, mamy dwie grupy graczy. Gracze, którzy nienawidzą otwartych światów, bo Valhalla zniszczyła wszystkim otwarte światy. I mamy graczy, którzy chcą wracać do korytarzówek. Ta pani nas bardzo szybko rozgrzmoci, coś czuję. Nie walczyłem z nią jeszcze. Poszedłem inną ścieżką, w ogóle poszedłem. Okej, nie da się sparować tego. Uff! Kurde, przy niej się pojawiłem. To będzie szybkie. Walki z bossami niestety wymagają nauki.
Walki z bossami niestety wymagają nauki, więc absolutnie nie było szans, żebym za pierwszym razem wszedł do bossa i ją pokonał. Zwłaszcza, że nie walczyłem z nią nigdy. Poszedłem jakimś cudem, poszedłem inną stroną. Walczyłem chyba z tym bossem jako pierwszy, wydaje mi się. A tymczasem poszedłem inną stroną. Więc ciekawe jest to, że można faktycznie kilkoma ścieżkami się wydostać. Ale tak wygląda Blasphemous. Blasphemous jest super, naprawdę. Tylko jest gra wymagająca, musicie to wiedzieć. Nie pamiętam, kto tutaj mówił, że jest prostsza niż jedynka. Wydaje mi się, że może te sekcje, gdzie się chodzi, faktycznie z tymi mobami są odrobinę prostsze. Może to przez tą broń, przez tą wielką gałę hałabały. Ale bossowie są tacy, że faktycznie trzeba przy nich tam kilka śmierci poświęcić, żeby ich pokonać. I wiele z nich ma dwie, trzy, nawet więcej tur, czego się gracz nie spodziewa, kiedy do nich wejdzie. Przypomnę wam tylko, że w czwartek gramy pełnym składem w Trajna piątego. Będziemy próbować przejść grę w trójkę. I w sobotę nagranie na żywo. Jest na rozpisce, ponieważ jest na żywo, jest na Twitchu, będą nasze facjaty, będzie wykrzyknik Day, będą śmiechy, będą chichy, grill, będziemy robić pianki, smorsy i tak dalej, i tak dalej. Ziemniaki w popiele, także wszystko to będzie w sobotę o godzinie 14 i zapraszam was serdecznie wtedy właśnie, a tymczasem Borym Lasem ja uciekam. Dziękuję wam jeszcze raz za przyjście na wtorkowy indyk i spadam. Bye!